Dolny Śląsk z Wrocławską, przystanek gmina Złotoryja. Na zaproszenie pani wójt, pani Marii Leśnej przyjechaliśmy do gminy Złotoryja. Przed nami piękny dzień. Dzień, w ciągu którego będziemy mogli się przekonać, że gminę Złotoryja warto odwiedzić ze względu na wszystko, co związane z turystyką. Warto ją odwiedzić, by zapoznać się z tym, ile jeszcze jest terenów inwestycyjnych i kto już inwestuje. A oprócz tego warto też się przekonać o tym, jak dobrze się tutaj mieszka. Pani wójt, proszę powiedzieć, gmina Złotoryja przede wszystkim tereny rolnicze, przede wszystkim tereny inwestycyjne, ale nie tylko. Tak, przede wszystkim witam Państwa i na wstępie już zapraszam do gminy Złotoryja. Gmina Złotoryja jest taką typową gminą wokółmiejską, bo my otaczamy wianuszkiem miasto Złotoryja. I tak trochę dzielimy się na dwie części. Południowa część bardziej przemysłowa, bogata w złoża bazaltu i dwie kopalnie bazaltu, które działają na terenie gminy. I północna bogata w lepsze, dobre gleby i dobre rolnictwo i dużo gospodarstw takich prężnie rozwijających się. Gmina jest też, w związku z tym, że leżymy na Pogórzu Kaczawskim i na Przedgórzu Sudeckim, to też jesteśmy, myślę, ciekawi turystycznie. Stoimy przed naszą perełką, Wilczą Górą, którą się chwalimy, chociaż działa tam kopalnia bazaltu, ale działa bezpiecznie. Chwalimy się tutaj unikatową różą bazaltową i rezerwatem przyrody nieożywionej. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o gospodarstwa, posiadacie Państwo duże gospodarstwa, którymi też warto się pochwalić, ponieważ bydło, które jest utrzymywane, zdobywa liczne nagrody, jest doceniane. Tak, no to rolnictwo w ostatnich latach znacznie się zmieniło, dlatego że kiedyś tych gospodarstw było dużo, dużo więcej. W tej chwili rolnicy jakby trochę przeformatowali wielkość gospodarstw, średnia wielkość gospodarstwa w gminie wynosi ponad 15 hektarów. Mamy w gminie 35 gospodarstw, które liczą sobie ponad 100 hektarów. To są takie gospodarstwa, które już są i wyposażone w nowoczesny sprzęt i no, kilka z nich to dawne państwowe gospodarstwa rolne, a teraz odrestaurowane, odremontowane obiekty i działają tam dzierżawcy, co nie znaczy, że rolnicy indywidualni pozostają w tyle. Oni też bardzo często rozwijają się, korzystają z funduszy unijnych, jest wielu, wielu rolników, którzy swój warsztat pracy zmienili diametralnie w ostatnich latach i korzystają z tego, co nam przynosi uczestnictwo w Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o przemysł, powiedziała Pani o bardzo dobrze rozwijającym się przemyśle, o wielu inwestorach, którzy zdecydowali się na działalność na terenie gminy Złotoryja. Dobrze im idzie, ale czy jest szansa, by jeszcze komuś mogło dobrze pójść w gminie Złotoryja? Tak, chwalimy się tymi, którzy u nas inwestują. To są dwie kopalnie, które działają od lat. To jest stara strefa przemysłowa po dawnej kopalni Lena, gdzie działa kilkanaście spółek, gdzie byliśmy w Majmasterze, to taki sztandarowy zakład z tego rejonu. Jest kilka nowych inicjatyw takich pojedynczych na terenie gminy, staraliśmy się je też pokazać, ale mamy też tereny, które są przygotowane pod działalność inwestycyjną. Wprawdzie to nie są grunty gminy, tylko grunty agencji, teraz Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W Ernestynowie jest plan zagospodarowania przestrzennego, to jest 16 hektarów. Do zagospodarowania pod, myślę, pod taką działalność, nie wielkie zakłady przemysłowe, tylko trochę drobniejsza działalność, bo na takie przetwórstwo rolno-spożywcze na przykład liczymy, bo to jest teren rolniczy i myślę, że chętnie byśmy widzieli tam właśnie zakłady z tej branży. Teren jest położony blisko zjazdu na autostradę, blisko nowego łącznika, jakby skrzyżowania z S3,
Także myślę, że będzie atrakcyjny. No i mamy tu przede wszystkim na uwadze to, że może też korzystać z takich przywilejów, jak korzystają strefy specjalne, gdzie te ulgi podatkowe ostatnimi decyzjami rządu również mogą dotyczyć takich terenów i powinny chyba zachęcić co niektórych do inwestowania tam. Przejeżdżając przez gminę możemy przyjrzeć się dopiero co wyremontowanym szkołom, salom gimnastycznym, czyli możemy mniemać, że oświata ma się u Państwa bardzo dobrze. Warunki, które przygotowujecie uczniom, są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tak, staramy się od lat naprawdę sukcesywnie poprawiamy warunki dla dzieci. To jest nowa sala gimnastyczna i nowy blok żywieniowy w Gierałtowcu. To jest ostatnio wyremontowana sala gimnastyczna w Wilkowie Osiedlu. Mamy jeszcze taką małą szkółkę w Orkitnicy, która czeka na kolejne remonty, chociaż one tam też się toczą. No, staramy się, żeby nasze dzieci, nasza młodzież chciała się uczyć w naszych szkołach i miała jak najlepsze warunki i myślę, że nam się to udaje. Ciekawostką też jest basen na terenie jednej ze szkół. Tak, tak. Ten basen to taka pozostałość po latach chyba 80., kiedy tam przyjeżdżały kolonie ze Śląska i któraś z kopalni ze Śląska wybudowała nam zewnętrzny basen przy szkole podstawowej. A my ten basen utrzymujemy, remontujemy, on w tej chwili już wygląda zupełnie inaczej, ale też staramy się, żeby w czasie wakacji służył nie tylko dzieciom szkolnym, ale też wszystkim mieszkańcom gminy. Kiedy przechodzimy do rekreacji, mówiąc o basenie, na myśl przychodzą nam wakacje. W czasie wakacji, w czasie letnim, wiosenno-letnim u Państwa też zapowiadają się wydarzenia. Tak, najbliższe wydarzenie, jakie będzie, to cykliczna impreza Dymarki Kaczawskie, na które bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Odbędą się w tym roku, jak zawsze, w skansenie górniczo-hutniczym w Leszczynie w terminie 7-8 lipiec, sobota, niedziela. Zapraszamy, na pewno będzie dużo ciekawych imprez i można miło spędzić tam czas. Kiedy zachęcamy do inwestowania, warto też zapytać o sytuację mieszkaniową, budowlaną na terenie gminy. No tak, gmina chociaż wiejska, ale jest trochę nietypowa w tym względzie, ponieważ my mamy dość spory zasób mieszkań komunalnych, bo to jest ponad 300 mieszkań w tej chwili. W dużej mierze odziedziczonych kiedyś od KGHM-u w Wilkowie Osiedlu. Mamy też ciągle długą listę oczekujących. Dużo ludzi buduje się u nas i te wszystkie miejscowości wokół miejskie i nie tylko mogą się poszczycić nowymi, pięknymi domami. Dużo mieszkańców miast wraca w swoje tereny, ale też wyprowadza się z miast i lokuje na terenie gminy, co nas bardzo cieszy. I przykłada nam nowe obowiązki, bo potrzeba rozbudowy dróg, infrastruktury i tak dalej, ale jakoś sobie z tym próbujemy radzić. Natomiast gmina też dba o tych mieszkańców, którzy nie mogą sobie wybudować nowego domu i stąd ten jakby zasób komunalny staramy się powiększać. W ubiegłym roku udało nam się oddać nowo wybudowany budynek w nowej ziemi. To jest taki pierwsza inwestycja, którą gminie udało się zrealizować. Tam już mieszka 8 rodzin, w tej chwili jest zasiedlone. Przygotowujemy się też do remontu też tej samej miejscowości budynku wielolokalowego, 20 lokali tam jest, który niestety 2 lata temu spłonął. I na dzisiaj mamy gotową dokumentację, staramy się o dofinansowania i jeżeli wszystko dobrze pójdzie i otrzymamy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, to jeszcze w tym roku ten remont rozpoczniemy. I myślę, że gdyby się udało to zakończyć, tą inwestycję, to sobie dość dobrze tą kolejkę skrócimy oczekujących na mieszkanie.